Cześć wszystkim, dzisiaj będzie seria z porównań. Omawialiśmy dwa ostatnie filmy, zmywarkę Boscha oraz zmywarkę Samsunga, a dzisiaj porównamy te dwie zmywarki, a wy zdecydujecie, która z nich zwyciężyła, która według was jest lepszą opcją, więc zapraszam. Zacznijmy jak zawsze od podobieństw i przede wszystkim obydwie te zmywarki mają identyczne wymiary, czyli wysokość 85 cm, szerokość 60 oraz głębokość 60. Jeśli chodzi o wagę, też mają bardzo podobną, jest to około 56 kg. Klasa energetyczna, zarówno Bosch i Samsung mają tutaj klasę energetyczną E, a różnica między zużyciem jest 1 kWh. Następnie zdejmowane blaty będą w tej i w tej. Filmy o zdejmowanych blatach jak najbardziej możecie znaleźć u mnie na kanale czy Boscha, czy Samsunga. Obydwie mają trzeci kosz na sztuczce oraz regulowany górny kosz góra-dół. W tych dwóch modelach również możemy spotkać funkcję połowę załadunku. Obydwa mają wyświetlacze oraz mamy tutaj informację o braku nabłyszczacza lub braku soli. Jeśli chodzi o różnicę, przede wszystkim będzie to zużycie wody. W Boschu będzie to 9,5 litra, natomiast Samsung już będzie miał to 10,5 litra. Jeśli chodzi o różnicę hałasu, Samsung będzie w klasie hałasu B i będzie na poziomie głośności tutaj 44 dB. Natomiast Bosch, mimo wykorzystania silnika Eco Silence Drive, będzie troszeczkę głośniejszy, bo 46 dB. Następnie pojemności. Zmywarka Boscha będzie tutaj 13 kompletów, natomiast zmywarka Samsunga już 14 kompletów. Wcześniej wspominałem o tym, że Bosch ma Eco Silence Drive, natomiast Samsung będzie miał to silnik cyrkulacyjny, czyli będzie zbierał wodę z podłogi zmywarki i z powrotem wtłaczał przez instalację do dysz, aby ją zaoszczędzić. Mimo to i tak ma większe zużycie wody. Liczba programów, jakie tutaj oferuje Bosch i Samsung. W Boschu będziemy mieli tylko 6 programów, natomiast w Samsungu 7. Jeśli chodzi o wyświetlacze, mają obydwie LED-owe wyświetlacze, natomiast Samsung ma troszeczkę bardziej rozbudowany i niebieski, natomiast jeśli chodzi o Boscha, jest to mniejszy wyświetlacz i jest on biały. Tutaj chodzi, jeśli spojrzymy na dodatkowe programy, to przede wszystkim Bosch będzie miał skracanie czasu programów, czego Samsung nie ma. I tutaj Bosch będzie miał taki program jak Extra Dry, czyli te dodatkowe suszenie i Bosch tutaj tłumaczy, że nawet plastikowe rzeczy, plastikowe naczynia będą suche po użyciu tego programu. Jeśli chodzi o Samsunga, dodatkową opcją na pewno będzie higiena, która będzie używała ostatnie płukanie w 67 stopniach, aby pozabijać wszystkie zarazki, oraz dodatkową opcję jak multitap. Przy dwóch programach, jak jest intensywny i ekologiczny, gdzie możemy ją wybrać z poziomu wyświetlacza i wtedy zmywarka będzie wiedziała, że używamy tabletki 3 w 1. Natomiast jeśli chodzi o Boscha, mamy tutaj rozpoznanie detergentu, jaki użyliśmy, czyli czy użyliśmy proszku, czy użyliśmy tutaj tabletki. Następnie, na czym można się skupić? Bosch będzie miał na górnej szufladzie tą dodatkową mini szufladkę, do której będzie wypadała niezużyta do końca tabletka, aby śmigła ją już do końca wypukały i była w pełni zużyta. Samsung tego nie posiada, a ostatnią różnicą, o której mogę powiedzieć, to jest to, że Bosch ma dno z polinoksu, czyli tego plastiku odpornego na wysokie temperatury, natomiast Samsung posiada metalowe dno. Teraz sami wiecie, jakie mniej więcej są różnice między jedną a drugą. Jeśli chodzi o cenę, jest bardzo zrównoważona i bardzo podobna. Natomiast to już wy musicie zdecydować i dać mi znać w komentarzach, która według was wygrała i na którą więcej osób by się zdecydowało, na Boscha
czy na Samsunga.